Panie Krzysztofie, niech nam powie Pan, dlaczego tutaj jesteśmy. No, jesteście dlatego, że jest sytuacja tego Pana bardzo trudna. Jest bardzo chory. Przeszedł poważną operację. Woreczek moczowy został mu usunięty. Jeszcze ma chorobę Parkinsona. A warunki jego są fatalne. Widzieliśmy, zrobiliśmy już zdjęcia, także wszystko zostanie udostępnione. Jak pan to widzi? Co można zrobić dla tego pana? Jak można mu pomóc przy pomocy czy też władz samorządowych, czy może ludzi dobrej woli? No powiem tak szczerze, że opiekuję się tym człowiekiem od dłuższego czasu. Teraz sytuacja ponagliła mi jeszcze bardziej, ponieważ choroba jest duża. Ludzie chcą pomóc. Chcą pomóc, czekają tylko na decyzję moją. Panie by przyszły, byśmy to podnosili, posprzątali, ale jest pewne ale. To jest mieszkanie komunalne. I czekamy na decyzję z administracji urzędu, żeby to przyjęli, żeby popatrzyli i żeby umowę podpisali z tym panem najemca mieszkania. I wtedy będziemy coś robić. No i zgłosiłem się do grupy pomagania, bo współpracujemy od kilku lat już. No i wierzę zawsze, że ta grupa pomoże każdemu w takiej sytuacji. I przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to są jednak tutaj środki finansowe, tak? Bo nikt nie dysponuje, żeby to po prostu można było jakoś odnowić, potrzebne będą nam jakieś pieniążki, będziemy szukać firm, organizacji, które nas będą wspierać. Powiem, że to nie jest duże mieszkanko, ale wszystko trzeba robić. W środku od postaw. Podłoga wylać, ściany, tynki pozbijać, łazienki, woda, no wszystko, wszystko. Tu wszystko, drzwi, okna widać i tak dalej. To wszystko do wymiany jest.